8 marca obchodzimy oczywiście Dzień Kobiet i z tej okazji Studio Radio Olsztyn jest w Galerii Warmińskiej. Mamy komplementy, komplementy, żeby nie uciekły, są schowane w lusterkach. Może teraz otworzę jedno. Ten komplement akurat obiecał mi, że nie ucieknie. Dla mnie bomba, nie ma czego poprawiać. To jeden z wielu komplementów, które dzisiaj rozdajemy. Troszkę dalej jest nasze studio, studio oczywiście Radia Olsztyn, jak już widać z daleka, Iza Malewska, Maciek Świniarski. Obok nasza ściana już nie z komplementami, a w zasadzie ścianka, czy jak kto woli tablica, nie z komplementami, a z marzeniami. Można przyjść i wpisać, jakie kto ma marzenie. Takie właściwie moim marzeniem to jest właściwie Kuba. Pojechać na Kubę, to jest moje marzenie. I tu muszę napisać, pojechać na Kubę? Cóż tam za komplement się skrył? Ojej, z tą urodą to już dzisiaj przesadziłaś. Dla mnie bomba, nie ma czego poprawiać. Cudownie. No pięknie. Nigdy nie jesteś w pełni ubrana bez uśmiechu. Uśmiechnij się, za ładna jesteś na bycie ponurą. Twoje oblicze jest jak wschód słońca, zawsze rozświetla cienie. I wszystko się zgadza, prawda? I o czym marzą kobiety? O ładnych mężczyznach i żeby mieli dużo kasy, dom, samochód. To skromne marzenia. Skromne? Dobre. Wyjazd w tropiki. Nie ma takiej drugiej jak ty. Zgadza się? Oczywiście. W bliższych spotkaniach Radia Olsztyn dziś analizowaliśmy potrzeby, ale i marzenia kobiet. I to właśnie o to pytaliśmy Państwa, i panie, i panów. Jeśli chodzi o panie, to patrząc na to, co na zapełnionej części damskiej się pojawiło, to można powiedzieć tak. Kobiety pragną i marzą o ciszy i spokoju, ale marzą także o wyjazdach w takie egzotyczne miejsca, ale także i do Barcelony, do Chorwacji. Marzymy także o nieprzemijającym pięknie. Oczywiście o pięknej, spełnionej miłości i o czym jeszcze? I o tym, żeby uśmiech był każdego dnia. No tego oczywiście, drogie panie, paniom życzymy, nie tylko z okazji dnia 8 marca.